Siemka, siemka, z tej strony Krzychu, witam na kanale grajbuda.pl. Pozdrawiam oczywiście moich widzów i zapraszam do oglądania następnego odcinka z PS4, PS5. No ta gra wyszła na PS4, ja to grywam na PS5, ale to jest mało ważne. Szkoda, że nie mam kamery do PS5, bo byście widzieli moją gębę, a tak to troszeczkę się przyzwyczaiłem już do tej kamery na innych gameplayach. No może sobie zakupię. Dobra, gramy sobie w grę Onikan. Kupiłem ją na promocji za bodajże 6 zł miesiąc temu. Stylizowana na 8 bitów. Nawet tu tak bym powiedział, trochę zalatuje Terminatorem. Jak widzicie teraz właśnie ten obrazek z czachą jakiegoś robota, bucior mu na ryja kładzie nasz bohater. Gierka jest trudna, wam powiem. Trudna jak cholera, bym nawet powiedział. Fajny filtr jest założony, jak się gra, zresztą zaraz sami zobaczycie. Muzyczka też jest przyjemna. No za 6 zł to myślę, że wartało to wziąć, jeśli się lubi takie pikselowe starocia. Starocia nie starocia, gierka jest bodajże z 16 roku, o, widzicie. Fajna muzyczka, posłuchajcie chwilę, bo bardzo mi się podoba. No grafika żywcem wyjęta z Pegasusa. Muza w słuchaweczkach fajnie, fajnie badaje na uszy. Nie jest długa, zaraz się skończy. Posłuchajcie. Ten filtr jest fajny założony, tu ja właśnie na telewizorze widzę tak jakby był ten certek, nie? Te są skyliny, które mam założone też w automacie moim. Właśnie, to jest fajna rzecz. Fajnie to wygląda. Ale zaraz zobaczycie jak wygrał, jak jest założony ten filtr fajny, niby ekran CRT, ten półokrągły. No, a muzyczka się skończyła. Dobra, dajmy start. Nie wiem, gdzie dojdę. O, widzicie, tu już grałem trochę. Mam jakieś punkty. Nie wiem, 2 lub 3 razy, może raz nawet, już nawet nie pamiętam. Krótko, zagrałem trochę tylko. I powiem wam, że gierka jest trudna. Dobra, może weźmiemy sobie Mission 1, to później jakbym nie przeszedł, to Mission 2 włączę. Pewnie gameplay nie będzie trwał długo. Mamy generała, skoro się cieszę, że tu jesteśmy. Będzie nam wskazówki dawał, tak? Jakiś rysek. Dowiedzmy się, o co chodzi, bo ja już nawet sam nie pamiętam. Zaatakowano jakąś bazę. Czyli mamy jakąś bazę, w której nie ma sygnału. Jesteśmy najemnikiem, z tego wynika. Mamy chyba uratować zakładników. Czy możemy ci ufać? Misja zaakceptowana. Dobra, lecimy. I zobaczcie. Mamy pierwszy etap. No wygląda to jak na CRT-ku. Jednym przyciskiem uderzamy, drugim podskakujemy, trzecim, czwartym nic. Już nie pamiętam nawet co się robiło. Dobra, na razie mamy 2. Ale gierka jest trudna. Gnoju. Uciąłem łeb robotowi. Czy to androidy? Nie wiadomo. Trochę jak Strider. No jakbym grał na Pegazie, no dosłownie. O kurde. Człowiek wyszedł z prawy z takich gier.
Możemy się łapać. Dobra. O, nawet zdobyłem jakieś trofeum. Nie wiem, czy to będzie pokazane na nagraniu, czy to się pokazuje, no ale zdobyłem trofeum. Aj. Jak mnie trafią, to mi się usuwa mi się ten dłuższe uderzenie mieczem. O kurwa mać. Trzeba grę znać na pamięć, jak to w dawniejszych czasach. Co tu mam zrobić? Hmm? Aha, dobra. Tu nic nie ma. Ciekawe, czy tej gry wydanie było też na jakieś retro sprzęty. Jeśli ktoś coś wie, to niech napisze w komentarzu. Czy tylko na nową generację to wyszło? Podejrzewam, że na PS3 też jest. Tak, jest 16 rok. Dobra. Energii mało. Aj. Dobra. A, do góry plus uderzenie możemy rzucać tymi granatami. Mam 18 granatów. Zajebiście. Dobra. Nie trafię tym, nie ma szans. Dobra. No tak, obcy gdzieś z tych kanałów wyskakują u góry, tam jakaś flegma wisi. Mamy energię, fajnie. Dobra. Dobra, rozwaliłem dziada. Tu chyba boss był, z tego co sobie przypominam. O kurwa, zapomniałem. Gdzie go przechodzi? O ja pierdzielę. Nie trafiłem. Ja go przechodziłem, tylko nie pamiętam jak. Fajna muza. Chyba tutaj go ładowałem jakoś. Dobra, trafiłem. No, a tutaj już się nie udało. Jak ja go zabijałem, kurde? Chyba tak. No, a tutaj lepiej nie skakać. No nie, dobrze, że czasu nie ma. Tu się nie da trafić. A ciekaw, czy dwa razy bym zdążył skoczyć i mu przywalić. A, dobrze, się schowałem pod platformą. O, trafiłem. Dobra. Powtarza się schemat. A, za wcześnie. Ile razy muszę przywalić? Nie pamiętam. Ale żem zjebał teraz. Dobra, lecimy dalej. Znaczy dalej. Od checkpointu niby. Wytrzymały. Dobra. Granat. Trafiony. Idziemy dalej. Tu się schodziło na dół. Pierwszy etap i od razu takie trudności. Dobra. Łeb obcięty. A, zapominam o tych francach. Dobra, mamy to.
mocniejsze uderzenie. I dłuższe. Kurwa, już straciłem chyba. Granat jeden, załatwiłem obydwu. Trafiony. Ale już nie mam pół energii. No mówię, na pamięć. Ach, na pamięć trzeba grać. Energia. Ty gnoju. Dobra. Załatwiłem dziada. Teraz mamy tą pieprzoną... Skolopendrę, czy jak to się tam zwie. Trafiona. Chciałem granatem spróbować rzucić, ale nie wyszło nie z tej strony. Trafiona. Teraz z tej strony. Teraz z tej. O, nie trafiłem se. Trafiona. Nie pamiętam, ile razy ją trzeba uderzyć. Dobra, teraz tu. Kurwa, znowu za wcześnie. Sorry za klnięcie, ale... Ładujemy France. No, tu stanął. O! Może tak. Trafiłem, ale nic jej nie zrobiło. Granaty jej nic nie robią. I znowu się nadziałem, cholera, za wcześnie. Staroszkolna gra. Dla weteranów. Za późno. Na wszystko na ułamki sekund. No ciekawe, ile jeszcze razy. Trafiona, pięknie. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. No i pierwszy etap za mną. O cholera jasna. Zobaczcie, co tu się wyprawia. No, jeszcze nie doskoczyłem. No brawo, brawo. Zjebałem to na całości. Aj, chciałem się pośpieszyć. I game over, moi drodzy. Spróbujemy drugi etap. Akurat mam odkryty. Albo continue możemy wziąć. Ale to co, mamy pierwszą misję od początku? O cholera. Dobra, przejdziemy sobie tutaj do... i weźmiemy drugą misję. Mission 2. O, tu miałem coś odkrytego. Jakiegoś... Co to jest? Ufoludek jakiś, czy co? Czy jakiś elf? Mission 2. Battleship, o! Zobaczcie. Aha, tym podskakuję, tym strzelam. Dobra. Zobaczcie, zapomniałem, że ten etap tak wyglądał. A grałem w niego z miesiąc temu, może 3 tygodnie. Nie zastrzeliłem skrzynki, cholera.
Aj! Aj! No to już po mnie. Jeden błąd i... A, gdy trzymam strzał, to przycisk, kwadrat, to cały czas strzelam. To ułatwi dużo zadanie. Dobra. Muszę uważać. A, do tyłu mogę rzucać granaty. A, idź, kurde! Ej, nie strzelaj, gnojarzu. Szkoda, że gdy trzymam i do góry wciskam, to nie rzucam granata do tyłu. Ej, no co jest? Naciskałem podskok. Ale chyba już doszedłem do jakiegoś checkpointu, bo inaczej jest. O, w dupcu się naminę, masz gnoju. O kurde. Mówię, gierka jest trudna. Ej no. Spróbujmy jeszcze raz. Mówiłem, że gra jest trudna. Continue. Za 6 zł. Dobra zabawa. Można się udenerwować, pograć. Nie miałem granata, żeby rzucić. To nic. Może w ogóle nie będę do nich rzucał tymi granatami do tyłu. Jeszcze nie, mina trafiła. Wiele trzeba znać na pamięć, jak to dawniej bywało i tyle. Dobra. Najgorzej trzeba uważać na te właśnie instalacje tutaj, co wystają z wody. Bo jak się nie podskoczy i zahaczymy, no to już nie wyskoczymy później. O, mamy coś, bossa jakiegoś czy co? O kurde, skurczybyk. Ha, rozwaliłem go. No nie mówcie, że przeszłem ten drugi etap. A nie. Po prostu doszliśmy do tego statku. Ej, no bez jaj, że z nim mam walczyć. O ty gnoju. O, udało się. Na Jana, ale się udało. O, jakieś ukryte wejście, co to jest? Zdobyłem jakąś... jakieś osiągnięcie. Protobłyskawice, nie wiem co to jest. A, wcisnąłem kółko teraz. Jestem tak jakby... przez chwilę nieśmiertelny, czy coś takiego. No ale mi się to skończyło niestety. No co tu chodzi? O, mam tutaj już drugi stopień. A, pieprzone, co to? Jakieś pająki, co to jest? Cholera, znowu odtąd zacząłem. Najlepiej to na Jana chyba go załatwić. Dokładnie. O, już widzicie, nie ma drugi raz tej znajdźki tutaj. A granatem? Ej, tam. Nie da rady. Ej, trafił mi jeszcze, co za lamus. Dobra. To idziemy dalej. Tutaj mnie zrzucili z platformy. Te kurwa tu latają jakieś gady. O, granatę tam posłałem temu. Co tam stał? No zahaczył mnie, no bez jaj. Ja pierdzielę. Masz gnoju. Jeszcze mi rakieta posłała.
Dobra. Ej, ty śmieciu. Ajdź. Najgorsze, że te tutaj pomiędzy tymi platformami, te robale, co tu skakają, co mnie zrzuciły, to że one się odradzają, to jest najgorsze. Załatwię jednego, to wyskakuje następny śmieć. I na środku platformy trzeba stać, bo zahaczył mnie tamten i spadłem. Dobra, teraz co tu dalej? Aha, leci następna. Jeszcze tu nigdy nie byłem, także... O, chyba drugi boss. Jest, śmierdziel. Ty gnoju. Co on robi? Ale mnie pojechał. O kurwa, od nowa. Aj, nie trafił. Dobra. Lecimy dalej. Ostatnie życie mam, cholera. Jakimś sposobem trzeba rozwalić tego bossa, drugiego, ale jakim? Nie wiem. No dobra, doszłem. Myślę, że tu raczej to granatami go, ale się osłania gnój. Trzeba być w ruchu cały czas. I tylko miecz na niego... Miecz na niego skutkuje. Ty gnojku. No biegnij. Aj, jedno uderzenie i mnie załatwił. Dobra, moi drodzy, będzie tego dobrego na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej grze, nie? Czy warto było 6 zł za nią dać? Ale ja myślę, że chyba wartało, bo wspominają się czasy Pegasusa, 8 bitów. No i ta muzyczka jest fajna tutaj w tym intrze, znaczy w intrze, no na tym ekranie tytułowym. Dobra, moi drodzy, zapraszam do komentowania, do subowania, do oglądania, do śledzenia kanału. Trzymajcie się, do następnego, cześć!